Hej, cześć, ja jestem Hubson, no i witam was ponownie w kolejnym odcinku z gry GTA 5. Dzisiaj będziemy sobie testować Reduxa. Ja właściwie sobie już parę ładnych godzin na tej modyfikacji w tej grze pograłem, także mogę wam powiedzieć co nieco co sądzę o niej i taką moją własną opinię na temat tego moda. Właściwie jeśli chodzi o wady, to mamy tylko tak naprawdę dwie, które ja zauważyłem, gdzie tak naprawdę jest to tylko jedna wada dla mnie i to tylko i wyłącznie jakby z mojej winy, ponieważ mam słabą kartę graficzną. Ogólnie będzie to jakby wada dla wielu z was, bo podejrzewam, że też nie każdy posiada jakiś zajebisty komputer, który jest w stanie obsługiwać tego Reduxa na płynnych 60 FPS-ach cały czas, także no to jest druga sprawa. Także no wiadomo, wymagania to jest jedna wada tego moda graficznego, natomiast drugą wadą moim zdaniem, która mnie natomiast nie dotyczy, jest to, że GTA Online niestety nie pozwala nam grać z tym modem, ponieważ no możemy dostać bana, także oczywiście możemy ryzykować, możemy spróbować, ale ogólnie nie polecam, bo może się to skończyć źle, tym bardziej dla osób, które posiadają różne fajne rzeczy w GTA Online, to wiadomo, trochę byłoby szkoda te wszystkie godziny pracy zaprzepaścić i stracić te wszystkie rzeczy tylko i wyłącznie przez to, że wgraliśmy sobie jakąś modyfikację, której no nie można wygrywać, żeby grać na serwerach Multika. Dobra, jeśli chodzi o zalety, no to jest ich cała gama, można powiedzieć. Po pierwsze, genialny wygląd. Jakby nie było, jest to mod graficzny, więc no jest to duży plus. Ponadto mod nie zmienia moim zdaniem w ogóle klimatu gry. Ogólnie GTA 5 jest stworzone i zrobione jakoś tak, że ciężko jest czymkolwiek zmienić klimat gry. Moim zdaniem wiele modów graficznych, które widziałem, pasują tu i są wykonane tak jakby pod tą grę, a są ogólnodostępne i ich wersje są też robione na inne gry, więc no moim zdaniem GTA 5 ma po prostu idealny jakby silnik graficzny, który pasuje pod te wszystkie modyfikacje i to wszystko po prostu czuć, że jakby fajnie się ze sobą łączy. Co do wydajności, to jeszcze wspomnę tylko, że mam GTX-a 760, także może ktoś z was również ma tą kartę, więc te informacje mu się przydadzą. Mi osobiście gra chodzi w... Teraz w tym momencie mam 53 klatki, aczkolwiek w mieście jest to zazwyczaj między 43-55. Natomiast na terenach wiejskich, jest to około 55-70, te przedziały. Inaczej znowu też jak lecimy śmigłowcem czy samolotem na przykład, bo wtedy FPS-y są nawet podniesione, potrafią być podniesione do 80, także no w zależności od sytuacji klatki oczywiście wahałem się dość mocno. W momencie kiedy wgracie sobie paczkę o nazwie Reshaders bodajże, jakoś tak to się nazywa, to będziecie mieli możliwość, już wam pokazuję, to był chyba Shift F2, dokładnie tak, dopasowania sobie kilku ustawień pod swoje własne preferencje i tak naprawdę jest to opcja mega przydatna moim zdaniem, bo dużo rzeczy można fajnie tutaj sobie ustawić. Ja osobiście z racji tego, że nie mam jakoś wybitnie mocnej karty graficznej, ustawiłem sobie tylko dwie opcje, właściwie wyłączyłem. Jest to Color Fullness, który po prostu podkręca saturation, czyli nasycenie kolorów, i Adaptive Sharpen. Nie jestem przekonany, czy to zauważycie, ale to będzie znowu włączony i spójrzcie może na mapkę, może da radę na YouTubie to zauważyć. Ta mapka jest teraz taka dość niewyraźna, to są niewyraźnie te paski, niewyraźnie jest taki kolor, jest to takie lekko zamazane, natomiast jak sobie to włączymy, to wszystko staje się takie mega wyraźne. Przy takim dużym bitrate, jaki jest w grze na waszych komputerach, jest to dość mocno zauważalne, a właściwie mega mocno. Natomiast przy dość niskim bitrate, jaki mamy na YouTube, no boję się, że możecie tego po prostu nie zauważyć. Dobra, zanim przejdziemy sobie tutaj do tych obszarów wiejskich i pojeździmy sobie trochę po tych terenach, żebyście mogli poglądać te fajne widoki, to pokażę wam takie małe porównanie, że tak powiem, cyklów pory dnia, dobrze, i nocy też. I warunki pogodowe towarzyszące jakby tym poszczególnym porom dnia i nocy, także zapraszam.
No i w tym momencie przełączyłem się na pada, skoczymy sobie jeszcze w te takie bardzo ładne rejony wiejskie, tutaj jak mamy właśnie Alamos i tam w te rejony górskie, tam są te spływy kajakowe i ogólnie ta taka rzeka, tam to bardzo ładnie wygląda nawet w tym takim zwykłym GTA, a co dopiero właśnie na tym modzie, także sobie to zobaczymy. Głównie pokazuję wam ten film po to, że oczywiście w zależności od gustu ludzie sobie ustawiają różnie te ustawienia graficzne tego moda, a jest tych w sensie jakby możliwości i rodzajów grafiki, jakie możemy uzyskać, korzystając właśnie z Reduxa, jest cała masa. Więc tak naprawdę to jest moje ustawienie, które oczywiście wynika po części z tego, jakie rzeczy w grach lubię, jak one wyglądają, ale też po części z tego, że no jakby nie było, trochę mnie ta karta graficzna ogranicza i nie mogę tego Reduxa jeszcze bardziej podkręcić. Co do instalacji tego moda, to nie pytajcie się mnie jak, w jaki sposób i ogólnie jak sobie poradziłem z wgraniem tej modyfikacji. Miałem dość duże szczęście, bo tak naprawdę pierwszy lepszy poradnik wytrzasnąłem z sieci i udało mi się właśnie jakoś to wgrać. Chyba nawet paru rzeczy nie zrobiłem, ale i tak wszystko chodzi całkiem fajnie, nic się takiego złego nie dzieje i no, jak widzicie, modyfikacja po prostu chodzi dobrze. Co więcej, jeśli chodzi o klatki, to nawet jak one spadają do 45, czy tam nawet 40 się zdarza w nocy przy tam różnych warunkach pogodowych, to i tak gra jest płynna i nie czuję jakby spadku komfortu grania, co jest bardzo fajne, bo jeżeli przez jakiś jeszcze czas nie będę zmieniał karty graficznej, a będę chciał na przykład nagrać serię z tej gry, albo ogólnie jakieś odcinki, może z GTA Online czy coś, no to chociaż GTA Online akurat to nie, bo w GTA Online na tym modzie sobie nie pogram, ale ogólnie jakieś odcinki z GTA 5, to jest to dla mnie ważne, ponieważ no nie stracę komfortu gry. W tym momencie jest ustawione nagrywanie, co prawda, Shadowplayem, które jakby dość słabo obciąża komputer, jeśli chodzi o nagrywanie gry, no ale chodzi to dobrze, chodzi to płynnie, mimo że nie ma tych 60 FPS-ów, to i tak nie ma co po prostu narzekać. No i oczywiście czekam także na wasze opinie odnośnie tego moda. Czy uważacie, że jest to spoko modyfikacja? Czy powinno się ją wgrywać, czy raczej nie? Czy wolicie właśnie GTA na tej takiej grafice domyślnej? Oczywiście wiele osób uważa, że lepiej żadnych modów graficznych do gier nie wgrywać, bo psują one to, co dana gra oferuje, ale moim zdaniem w przypadku GTA 5 i Reduxa jest to bardzo fajne, bardzo dobre połączenie. Jeszcze sobie zrobiłem to w ten sposób, że bo są dwie możliwości wgrania tego moda. Wgranie poprzez folder mods, jakby utworzenie tego folderu w folderze z grą, albo wgranie bezpośrednio do głównego folderu z grą. To są takie dwa rodzaje i ten drugi jest gorszy, czyli wgranie bezpośrednio do folderu z grą, ponieważ nie możemy tej gry już potem zmienić, w sensie usunąć tego Reduxa bez odinstalowania całości. Także to jest takie dość słabe, natomiast ja mam wgrane do folderu mods i ja mogę sobie w momencie, kiedy potrzebuję suchą grę, w sensie z tą domyślną grafiką, mogę go sobie po prostu usunąć, no i mieć zwykłe GTA i pograć sobie chociażby w GTA Online, czy ogólnie na jakimś tam serwerze, gdzie po prostu Redux jest niemile widziany, może w ten sposób. No dobra, także w tym odcinku to byłoby wszystko. Oczywiście, tak jak mówiłem, dajcie znać, co uważacie o tym modzie. No i mam nadzieję, że słyszymy się już niebawem w kolejnych odcinkach. Także trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!